Witaj na kanale Świadomej TV. Zapraszamy do oglądania zamieszczanych przez nas filmów. Jeżeli Ci się spodobają, nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz dać łapki w górę pod filmem. Świadoma TV. Telewizja ludzi chcących żyć świadomie. Witajcie kochani, kolejny odcinek Ela mówi. Dzisiaj odpowiedzi na pytania. Właściwie na jedno pytanie, bardzo nurtujące wielu ludzi. A mianowicie, jak rozpoznać, czy dany terapeuta nadaje się właśnie dla mnie? Bardzo dużo otrzymałam od Was takich pytań z całej Polski, z zagranicy. Taki terapeuta, który jest jednocześnie uzdrowicielem, bo o takich przede wszystkim terapeutach i uzdrowicielach będziemy mówić. Zaczepimy też o inne profesje, powiedzmy medyczne czy psychologiczne, ale to już na sam koniec. Na razie porozmawiamy na temat tak zwanej mojej branży, tak? Czyli szeroko pojętego uzdrawiania. Uzdrawiania ciała, uzdrawiania duchowego. I tutaj, no jak rozpoznać, tak? Oferta na rynku różnego rodzaju uzdrowicieli jest przebogata. Przebogata jest, w czym wybierać, gdybyśmy tak mogli chodzić od jednego do drugiego. Na pewno bylibyśmy bardzo, bardzo zdrowi, gdybyśmy uwierzyli oczywiście w tą reklamę, która jest wszechobecna. I teraz tak, będąc wiele lat nauczycielem i kształcąc uzdrowicieli przez wiele, wiele lat, na pewno wiem, w jaki sposób dla człowieka, takiego z ulicy, który nie ma żadnego doświadczenia, w jaki sposób taki człowiek może rozpoznać, czy po prostu stoi za tym moje doświadczenie zawodowe w rozpoznawaniu, czy coś jest i czy ktoś jest dla nas, czy nie. No oczywiście intuicyjnie. Wszyscy krzyczą, jak rozpoznać? Intuicyjnie. Intuicyjnie to można rozpoznać dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście to, co do nas mówi, jest intuicją, czyli przypominam, intuicja to wibracja boska, czyli ktoś potrafi się dostroić do wibracji boskiej, a żeby się dostroić do wibracji boskiej, musi być już przynajmniej jego podświadomość częściowo oczyszczona, żeby te spływy intuicyjnych, wibracyjnych boskości, tak naprawdę spływ energetyczny, był odczuwalny przez człowieka. I tutaj coś, co jest ważne. Przeważnie podpowiada nam to podświadomość, a nie żadna intuicja, a nie żaden Bóg mówi tu pójdź i tamten ci pomoże. Nie. Jeżeli prowadzi nas natomiast do takiego miejsca, do takiej osoby podświadomość, czyli wiemy o tym, że nasza podświadomość jest nieoczyszczona jeszcze do końca, no to niestety przyciągniemy się tylko z takim uzdrowicielem w sposób karmiczny. Jeżeli uzdrowiciel pracuje już długo i ma doświadczenie, no to będzie wiedział, że powinien też sam zadbać o to, żeby nie przyciągać takich z karmy ludzi tylko do uzdrawiania, po to, żeby samemu swoją karmę odpracowywać, ale rzeczywiście, żeby to było pomaganie, a nie uzdrawianie karmy uzdrowiciela. Co oczywiście jasnym jest, że na początku zdarza się zawsze. Więc już pierwsza rzecz. Ciągnie nas do danego człowieka, wydaje nam się, że on nam może pomóc, a z drugiej strony tak naprawdę nie wiemy, co nas ciągnie i tutaj tak jakby brak do końca tej weryfikacji, czy my sami jesteśmy w stanie rozpoznać, czy nie. Ja jestem za tym, żeby jednak iść spróbować nawiązać pierwszy kontakt. Natomiast na takim spotkaniu bardzo uważnie słuchać. Dwoje uszu mamy, usta mamy jedne, mamy dwoje uszu do słuchania i dwoje oczu do patrzenia. Dobry Bóg wiedział, co robi, wyposażając nas właśnie w ten sposób. Czyli mniej mów, więcej słuchaj, bardziej patrz uważnie. Wtedy zobaczymy, czy my nadal z tym uzdrowicielem chcemy mieć do czynienia, czy nie. Czy to jest osoba dla nas, która rzeczywiście może nam pomóc i wzbudza w dalszym ciągu nasze zaufanie, czy my po prostu dziękujemy po pierwszym razie i zwyczajnie nie chcemy.
Spotkałam się też z taką opowieścią, kiedy jedna z osób powiedziała mi, no bardzo wielu osób spotkałam, takich uzdrowicieli w swoim życiu, którzy na przykład bardzo dużo mówią, a tak naprawdę niewiele potrafią zrobić. Rzeczywiście, jeżeli ktoś tak bardzo dużo mówi, zwróćmy też uwagę, czy on po prostu chce się podzielić wiedzą, bo może tak być, że on mówi dlatego, że chce dokładnie poinformować swojego klienta o całej terapii, o tym, jak będzie ta terapia przebiegała, co będą wtedy robili, no to przepraszam, nie miejmy za złe takiej osoby, że nas chce informować dokładnie. Są też osoby, które nic nie mówią. Pomachają rękami, prawda, nad delikwentem, który stoi nieświadomy zupełnie, o co chodzi. Owszem, na pewno jakieś tam formy manipulacji energetycznej odczuje, tak, ingerencji może, no, w aurze człowieka. I może się na tym kończyć. To wcale też nie musi być źle, ktoś nie musi być mówcą. Natomiast podstawowe informacje na temat, co będziecie robić, jak ma zamiar prowadzić, jak widzi prowadzenie tej waszej terapii, to są ważne informacje dla takiego klienta. I tutaj skupmy się jeszcze na czymś takim, co ja nazywam syndromem roku trzeciego. Syndrom roku trzeciego zdarza się wszystkim, wszystkim. Nie ma osoby, która przez syndrom roku trzeciego by nie przechodziła. Są to osoby, jest ich gro, w tej chwili bardzo wiele kursów różnego rodzaju, prawda? Więc takie osoby kończą takie kursy, wychodzą w jakąś wiedzę zaopatrzone i raptem włącza się tak zwane misjonarstwo. Wiem wszystko, zrobię wszystko, uzdrowię cały świat, zrobię wszystko dla wszystkich i wtedy jest taka jakby nadaktywna czakra gardła u takiego uzdrowiciela i on po prostu będzie się dzielił wiedzą, wszystkim tym, czego się nauczył. I na pewno w głowie takiego człowieka funkcjonuje też coś takiego, że ja was wszystkich uzdrowię. Takie hasło sztandarowe, jak was wszystkich uzdrowię. Co to jest? No nie jest, to jest po prostu tak zwana woda sodowa, która do głowy uderzyła i tak się tej osobie po prostu wydaje. Natomiast bez względu na to, czy jest to uzdrowiciel, czy jest to lekarz, czy jest to psycholog, na początku na pewno będzie się w takiej sytuacji, przechodząc przez syndrom roku trzeciego, będzie się bardzo, bardzo starać nadmiernie. Natomiast no jakby brakuje wtedy jeszcze tej pokory, a do jakiejkolwiek terapii po prostu trzeba podchodzić z pokorą. Brakuje tego wyważenia, brakuje tej akceptacji dla stanu klienta, że on tak jest, a nie inny. I że on jest ten stan właśnie jakimś punktem wyjścia do tego, żeby uzdrowienie mogło się dokonać. To samo dotyczy psychologów, czy lekarzy, czy innej maści uzdrowicieli. I tutaj zwracajmy na to uwagę też przy doborze takiego uzdrowiciela. Czy on się dzieli wiedzą, ten uzdrowiciel, czy on się po prostu dzieli mądrością? Wiedza a mądrość to są dwie różne rzeczy. Fajnie, jak idą w parze. Ale zdarza się, że no nie idą w parze. Że wiedza pochodzi, że tak powiem, jest intelektualna, a mądrość pochodzi z serca. Najlepsze uzdrowienia są wtedy, kiedy uzdrowiciel ma mądrość pochodzącą z serca. Jeśli łączy ją jeszcze z jakąś wiedzą nabytą, dotyczącą wyprowadzenia jakiejś techniki, prawda, no to okej, fajnie. Natomiast jego wiedza ma być przepuszczona przez mądrość, tak? I to mądrość jest tutaj atrybutem naczelnym, jest tutaj atrybutem, który gwarantuje uzdrowienie, bo wszystko, co płynie z poziomu serca, na pewno jest wtedy już na bazie wibracji boskiej, czyli na bazie intuicji również dobierane, która na pewno wtedy u takiego uzdrowiciela nie szwankuje i wtedy te uzdrowienia mają możliwość, żeby być pełne, całkowicie do końca uzyskane, oczywiście na danym etapie waszego życia i na takim etapie i na tyle, na ile jesteście w stanie się na to otworzyć, wejść w tą terapię, oczywiście z dobrym skutkiem i dosyć szybko wtedy doprowadzając ją do końca.
szczęśliwego, do szczęśliwego finału. Chciałam właśnie w ten sposób odpowiedzieć i nie do tych wszystkich uzdrowicieli, którzy boją się syndromu roku trzeciego. Woda sodowa zdarza się wszystkim. Prędzej czy później życie nauczy cię i tak pokory. Czy dostaniesz trudny przypadek, albo cię w ogóle nie dostaniesz żadnych klientów po to, żeby też jakby ta forma, powiedzmy, nauczki, ale to też w cudzysłowie nauczki, tak poczekalni przedpokoju typu, no weź się człowieku, zastanów, co robisz i dlaczego, z jakiego powodu. Skoro masz taką wiedzę, a nikt jej od ciebie nie chce. Tutaj jest, to jest coś, z czego ja bardzo szybko, z takiego stanu, który się przeżywa, po prostu wystarczy wyciągnąć wnioski i potem wszystko już jest w porządku. Także tyle na ten temat. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam do oglądania. Dziękuję.